Cześć, ja moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na test oraz na w zasadzie bardziej recenzję tego niewielkiego stickera. Moi drodzy, to jest nic innego jak karta sieciowa, karta Wi-Fi od D-Linka. Dokładnie jest to model DWA182 i to urządzenie jest o tyle ciekawe i o tyle interesujące, że wspiera już nowy standard AC, czyli 802.A. C. Oczywiście jest również kompatybilne z tymi standardami wcześniejszymi, a obecnie najpopularniejszym, czyli 802.11b, g oraz n. Przyjrzymy się samemu urządzeniu, sprawdźmy, co nam może zaoferować, jak wygląda oprogramowanie i przejdziemy do kilku słów podsumowania. D-Link DWA182 można powiedzieć, że praktycznie niczym pod względem wyglądu nie wyróżnia się spośród konkurencji. Jego obudowa, co zasługuje akurat na pochwałę, jest matowa, czarna. I zwróćcie uwagę, po bokach macie takie elementy prześwitujące. To zapewnia lepszą wentylację układu, po prostu całej elektroniki, która jest w środku. Na obudowie samego urządzenia mamy również przycisk WPS, który umożliwia nam po prostu szybkie połączenie się z zabezpieczonymi sieciami Wi-Fi bez konieczności ręcznego wprowadzania hasła. Na naklejce również oczywiście jest adres fizyczny tej karty sieciowej, gdyby ktoś z Was musiał po prostu z tego skorzystać. Urządzenie zgodne jest z interfejsem USB 2 oraz 3.0, a dodatkowo w akcesoriach mamy dołączoną taką podstawkę z przeduszką jednocześnie USB, która pozwoli nam na przesunięcie czy nawet na umieszczenie wygodniejsze po prostu samej tej karty sieciowej w wygodniejszym miejscu z lepszym zasięgiem na przykład, a niekoniecznie podpięcie jej na stałe bezpośrednio do któregoś z portów komputera. Sama ta podstawka również wykonana jest z plastiku, też dzięki Bogu matowego. No i oczywiście również komunikuje się z komputerem tutaj z łączem USB. W standardzie 2.0, ale mówię, kompatybilny jest również oczywiście z 3.0. Po podłączeniu naszej karty sieciowej, jak widzicie, mamy bezpośredni dostęp również do przycisku właśnie WPS i teraz to możemy sobie gdzieś tam z tyłu do komputera na przykład podłączyć czy laptopa, a na biurku czy w innym miejscu ustawić to w tak dogodnym miejscu, żeby poza oczywiście tutaj tym aspektem dostępności lepszej był również lepszy zasięg. Ta przejściówka, ta podstawka jednocześnie to nie wszystko, co znajdziemy w opakowaniu. Po tym oczywiście, co D-Link daje, tutaj mamy zaślepkę z drugiej strony. Mamy również przede wszystkim płytę ze sterownikami, z instrukcją obsługi, a także z oprogramowaniem. O ile to oprogramowanie nie jest konieczne do funkcjonowania tej karty, daje nam dodatkowe opcje zgromadzone, znaczy inaczej, ułatwia nam kontrolę nad wszystkimi opcjami oraz sieciami i gromadzi to w jednym miejscu dosyć przejrzyście. DWA182 to poza tym, że jest to urządzenie, które działa w standardzie właśnie 802.11ac, to jest również konstrukcja z tak zwaną technologią dual-band, dwuantenowa i urządzenie działa na częstotliwości zarówno 2,4 jak i 5 GHz i moim zdaniem zaraz obok oczywiście wsparcie dla tej nowej, nadchodzącej można powiedzieć w naszym kraju jeszcze technologii, która no, raczkuje, nie oszukujmy się. To są właśnie największe plusy, ponieważ jak wiecie, większość zdecydowana urządzeń, jak na przykład myszki bezprzewodowe, klawiatury, inne kontrolery działają właśnie na częstotliwości 2,4 GHz, a zaczyna się to robić dosyć ciasno i powstają nieraz różne zakłócenia, które na przykład powodują problemy z działaniem myszek bezprzewodowych, no to tutaj właśnie możliwość pracy na częstotliwości 5 GHz ten problem eliminuje, no i właśnie między innymi do tego może się na przykład taki sticker użyć. Oczywiście obsługa samego urządzenia jest dziecinnie prosta, tutaj nie będę korzystał z tej przejściówki, a skorzystam sobie z portu bezpośrednio przy monitorze. Urządzenie jest podłączone, system je zainstaluje, oczywiście tak przygotowując się i testując to urządzenie miałem już je zainstalowane, no więc tego procesu logiczne, że widzieć po prostu nie będziecie. I do działania właśnie DWA182 wystarczy Wam równie dobrze sam sterownik, który tutaj Wam zainstaluje system. No i tutaj możecie korzystać właśnie z tych połączeń sieciowych. Słowem jeszcze tutaj wstępu może, to urządzenie komunikuje się tutaj nie z moim normalnym routerem, że tak powiem, bo to w ogóle nie miałoby większego sensu, ale właśnie z tym wcześniej testowanym routerem D-Link DIR868L. Recenzję tego routera już widzieliście, a w adnotacji możecie się bezpośrednio do niej przenieść i po prostu zobaczyć, jak on wypada w praktyce.
To jest oczywiście również router, który wspiera standard AC, dzięki czemu w ogóle mogłem w miarę sensownie trochę tymi urządzeniami się pobawić i nimi tutaj potestować je, tak? Natomiast o tym kilka słów za chwilę, no ale nie jestem w stanie nawet wykorzystać potencjału tej sieci, a pokażę Wam kilka słów odnośnie samego oprogramowania. Te dodatkowe zielone słupki, które są widoczne na dole na monitorze, one również odnoszą się właśnie do oprogramowania, do ustawień sieciowych. Jeżeli wejdziemy sobie w menadżera sieci bezprzewodowej, widzimy zarówno stan połączenia, który pokazuje nam, że nasz komputer połączony jest właśnie z routerem, nasz adres IP, nazwę sieci, z jaką się łączymy, siłę sygnału oraz na jakim kanale aktualnie pracujemy. W zakładce sieci bezprzewodowej widzimy wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe, a także siłę sygnału, z jakimi może łączyć się właśnie nasz D-Link DWA182. Na zakładce moje sieci bezprzewodowe mamy tylko te sieci, które są zapamiętane. Na zakładce wsparcie to jest oczywiście nic innego jak pomoc techniczna. Jeżeli wejdziemy sobie z powrotem w sieci bezprzewodowe, na dole mamy moje sieci bezprzewodowe i tutaj mamy możliwość też prostego połączenia się pomiędzy jedną a drugą siecią. Wystarczy kliknąć przycisk aktywuj i dosłownie w ciągu chwili jesteśmy przełączeni na zupełnie inną sieć, o czym informuje nas i status połączenia i również oczywiście zmianę sieci. Jeżeli wejdziemy sobie w menadżera Windows, to również widzimy, że ta sieć została od razu tutaj zmieniona. Moim zdaniem sam menadżer nie jest niezbędny do działania, ale osoby, które tutaj może często zmieniają różne sieci, poruszają się w różnych miejscach, mają tych sieci zapamiętanych kilka, to pozwala na naprawdę łatwe i szybkie zarządzanie nimi. Czas na kilka podsumowania. Nie widzieliście w zasadzie żadnych takich testów polegających na przykład na sprawdzeniu pingu czy prędkości z siecią. Z bardzo prostego powodu, po prostu moja sieć tutaj internetowa nie jest gotowa na urządzenie tego typu, nawet ta lokalna, bo po prostu komputer drugi, który mam do dyspozycji, nie posiada nawet gniazd sieciowych gigabitowych, nie wspominając już o tym, że nie mam drugiej takiej karty, żeby przeprowadzić nawet testy w sieci lokalnej. Robiłem testy na podłączonym właśnie do tego routera, gdzieś na pudełku już odstawiłem, dysku twardym z USB 3.0, ale praktycznie nie było różnic pomiędzy tą kartą sieciową, a kartą sieciową, z której korzystam normalnie na co dzień, konkurencyjną TP-Linka w standardzie N150, oczywiście jeszcze 802.1.BGN. Prędkości kopiowania na ten dysk po prostu były identyczne z uwagi na ograniczenie przepustowości właśnie USB w samym routerze. I tutaj nawet to, że ten router obsługuje standard USB 3.0, praktycznie niczym nie pomogło. Więc pod tym względem po prostu zakup takiego urządzenia można uznać co najwyżej za przyszłościowy. No chyba, że macie odpowiednio szybką sieć, infrastrukturę, zarówno tą domową, lokalną, jak i również internetową, to wtedy jak najbardziej jest sens przerzucenie się na nowy standard, który wkrótce zawita i to bardzo odważnie do naszych domów. Jeżeli chodzi o testy, które trwały po prostu, nie chcę Was kłamać, ale chyba około miesiąca nawet, to również tutaj to urządzenie było testowane zarówno w laptopie, jak i również w moim komputerze stacjonarnym. Połączenia nie były zrywane, samo urządzenie ma na tyle duże wymiary, że tutaj się nie grzeje, nie ma tego problemu jak na przykład z takimi malutkimi kartami właśnie Wi-Fi do sieci bezprzewodowej. Dodatkowo te boczne otwory zapewniają tutaj odpowiednią wentylację, także pod tym względem brawa dla D-Link, ponieważ niewiele urządzeń zostało tak przemyślanych, żeby tutaj dodatkowo zabezpieczyć to właśnie przed temperaturą. Natomiast to oczywiście niestety wiąże się też z przynajmniej teoretycznie większym zagrożeniem na przykład wilgoć, opady, coś takiego, bo mamy prostszy dostęp do elektroniki, która jest po prostu w środku. Słuchajcie, no to by było tyle, no bo co tutaj więcej mówić? No tak jak mówię, ja nie jestem w stanie wykorzystać pełnego potencjału nawet tej karty sieciowej, a pod względem tutaj łączności z internetem nie mam absolutnie żadnych uwag, dlatego moim zdaniem ja to, no nie mogę doszukać się po prostu minusów na chwilę obecną, więc zostaje 5 gwiazdek DWA182, ale bez wyróżnienia. Produkt na pewno przyszłościowy, na pewno dobrze wykonany, tylko pytanie, ilu z nas jest w stanie wykorzystać jego pełny potencjał. I z tym pytaniem Was zostawiam, zapraszam oczywiście Was do komentowania, również do wypowiadania się na naszym forum technologicznym, do którego link znajdziecie w opisie. To jest na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.